Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Bloodborne, lecimy rozprawić się z kołyską. Nie, serio, kurde, chyba to będzie jedyna okazja, gdzie teraz mogę się udać. Ale oby to nie był koniec już. No bo raz, że to by było bardzo smutne po prostu, że Bloodborne już się kończy. No jeżeli to miałby być faktycznie koniec, to miałby być faktycznie ostatni boss. A po drugie, no te pępowiny, o których usłyszałem w komentarzach, no nie mam żadnej cały czas. No, tak słabo by było, jakbym ja, taki wyjadacz, powiedzmy, gier od From Software, nie doświadczył prawdziwego zakończenia, tylko jakieś półśrodki tylko. Ej, kurde. A myślałem, że ciebie sięgnę. A tu się ukryłeś. A dzień dobry. Okej, nic nie zostawili. Co za świnie. Nie, dobra, ale tutaj... A, świnki, no tak. No ale dobra, tak jak mówiłem, to obczajone. Więc tego zrzucamy na dół. Poprawiamy ze skokiem na główkę. Dobra. Ej, żyje. Cały czas żył. No zobaczcie, prawie 3000 z takiego jednego gościa, który zieje ogniem. A to właściwie pluje. No i teraz tak, świnka. No co robimy ze świnkami? Najpierw tak, czekamy na regenerację staminy. No i teraz, pełen sprint. I pach. Raz. I obrót. No i dobijamy prosiaka. Choć nie, łe, halabarda plus 10, zapomniałem. Już nie trzeba ich dobijać. No i patrzcie, 11 tysięcy za takie coś. No i dziwicie mi się, że ja tutaj farmowałem sobie tętnienia. I mamy teraz 100 któryś poziom, a nie 80. Dobra, najpierw jedną świnkę poproszę. Dobra, musi ruszyć do mnie. Dobra, gdzieś tu skończy się jej szarża. No i teraz. Raz i dwa. Ej, kurde, dwa razy miał wejść. Oj, dobra, tamta świnia będzie szarżować teraz. No i to jest najgorsze, co może nastąpić. Szarżująca świnka. No nie ma nic gorszego. No dobra, chyba że takie. Co, jeszcze obie żyją? Łe, kurde. Nie, dobra, druga padła. No i to będzie ostateczny cios chyba, prawda? No. No i pięknie. No, one zostawiają dużo fiolek i też między innymi dlatego mam ich 99. Nie musiałem wcale po podstawowym jarnam biegać, żeby sobie polepszyć stan posiadania w krwi. Ja nie wiem, co jest z nimi. Raz idą w tą stronę, raz idą w drugą stronę. Ja? Kurde. Myślałem, że akurat zasięg się skończy, że będę poza zasięgiem. Ale się załapał. No, ale ci to samo. Double kill. No i 6 tysięcy prawie. No jestem ciekaw, czym runa księżyca tutaj dużo zmienia. Oj, to było słabe. Oj, ale to było słabe. Ale dobra, muszę go z tej strony obejść. No szkoda, że tu backstabów nie idzie robić jak w Dark Souls, bo by było ich zdecydowanie więcej. No ale... Cóż, nie można mieć wszystkiego. I tak mam wrażenie, że Bloodborne jest łatwiejszą grą od Dark Souls. No ale to nie, bo jak wygląda, no przecież... Normalnie, graficzny orgazm. No dobra, pani cały czas smutna. Ja się jej nie dziwię. Pobrudzili jej sukienkę. No i dobra, spotkanie z dzieckiem. Naprawdę, mam nadzieję, że to nie będzie błąd z mojej strony, że tutaj właśnie idę. Tak zupełnie serio. Okej, spodziewam się cutscenki. No na pewno tu będzie cutscenka. Ej, albo nie? A jednak, kurde, a jednak. Mogłem szarżą wystartować na tą kołyskę. O kurde. Zostaw to dziecko. Chyba, że właśnie bronisz tego dziecka, ale nie, chyba nie wydaje mi się. Dobra, to coś nie ma głowy. Bo pod tym kapturem nic nie ma, a kaptur się unosi. O kurde. Mama Mergo. Mamka, tak właściwie. Mamusia, mamuśka. No dobra, jak... Cios? Całkiem nieźle. Dobra, poprawmy. O kurde. To trzeba inaczej zrobić w takim wypadku. Oj, połasiłem się za bardzo i dobrze, że mnie to nie zabiło.
Ale co, tylko uderzenia mieczem? Naprawdę niewiele. A, nie sięgnę. Ani jednym. No tym też nie. Kurde, dobra, ale nie chcę tu zginąć. Bardzo by mi to było nie w smak. Ja trzy! Kurde. Chyba ma jakieś skoki? Chyba nie, ale ja mam tylko 14 fiolek. Dobra, ma jakieś podjazdy? Ma. Oj, ma. Ale teraz zgarnię ripostę. O, to są podstawowe ciosy, powiedzmy. Nie zabierają dużo, ale jest ich dużo. Dobra, przytomnie bardzo się zachowała. Oj, coś nowego. Cóż to? Aha, totalna ciemnia. Czy to jest już druga faza? Czy po prostu miałem tu... O kurde! Co? Skąd? Oj nie! No i po mnie! No dobra. Można się było spodziewać, że jak wyrzuci asy z rękawa, to będzie kiepsko. Jak to dwie? Ja myślałem, że jedna jest ułudą, że to jest jakiś miraż. Kurde. A nie, że nagle pojawią się dwie, ale dobra, dobra, z takimi już walczyłem. Był dodatkowy boss w Dark Souls 2. Nie wiem, czy go widzieliście? Tak, chyba... A może nie? Nie, widzieliście go na pewno. Stuwa. Ja nie jestem z tych, co nie pokazują takich rzeczy. Ale kurde, no tam już coś takiego było. Czemu musiało być też tutaj? No bo ta sama ekipa deweloperska, tylko Miyazaki ze swoim zespołem doszli. I właśnie dlatego tutaj mamy tyle zapętleń i tak pięknie architektonicznie jest to zaprojektowane. Dobra, chodźcie. Nie, niby tacy szybcy i w ogóle, ale dwa horyzontalne cięcia starczą. I delikatnie się odsunąć, żeby mieć już z nimi spokój. Dobra, pocisków nie mam 20 nawet. Ani w składziku, ani tu. Oj, jeszcze jeden. Szybko, szybko. Kurde! Oj. Ej, dobra, nic mi nie zabrało. Tamten upadek zupełnie nic mi nie zabrał. Dobra, no to prosiak. Bez pustej skorupy na broni. Tak klasycznie bym powiedział. Klasycznie. Ej! Co? No nie, kurde, nie wierzę! Fuck! Cię będzie... Jak to, kurde, się stało teraz? Boże drogi, no... Nie do tego zostałem przyzwyczajony. Ja wiem, że jak świnia na ciebie upadnie, to raczej jest kiepsko, ale nie, że giniesz. Tylko dlatego, że nie miałem pełnego paska zdrowia, tylko... Kurde... no nie... 90 kafli, dobra. Mam nadzieję, że jak bossa uda się pokonać, to odzyskamy to. Nie, bo serio, może i tutaj zarobiłem. Farmując jakieś, no, strzelam, ale 400 tysięcy tętnień, ale też jakieś 200 tysięcy na pewno straciłem. Tutaj byle kto może ci mocniejszą bułę sprzedać i jest po tobie. Choć teraz z halabardą plus 10 jest zdecydowanie łatwiej. Autentycznie. No ale dobra, inaczej z tym prosiakiem trzeba zawalczyć. Znaczy tak samo, tylko w innym miejscu wyprowadzić drugie uderzenie. Dobra, maczuga jest zbyt wolna i zbyt krótka, żeby się mierzyć z halabardą piechola. Dobra, i teraz patrzcie, inny sposób na świnie po prostu. Ej, dobra, nie łyknęła moich tętnień, a zazwyczaj łyka. Przecież to świnia. Dobra, tutaj w tyłek. No i stąd poprawka dopiero. Ona sobie musi beknąć i tak dalej. Ale nie wiem, poprzednio tym samym zestawem ciosów ją trafiłem i nie zginęła, jeszcze zdążyłam je zabić nawet. Dobra, jeden prosiak. No, świnko, 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 świnko. Taś, 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 taś. Dobra. Ach, a jednak robi te żuniki. Gruba bestia. No chodź, szarżą najlepiej. No. Szybka riposta, szybki koniec. Bo druga już zaraz pewnie też będzie. Ej, nie, wcale druga nie. Nie ma zamiaru nawet szarżować na mnie. Dobra, trzeba ją dopaść. Skoro ona nie chce dopaść mnie, to ja muszę dopaść ją. Ciosem w gałę. Oj, dobra. Świnka ma jeszcze tendencję do chodzenia na dwóch raciczkach. Skraca dystans. Ale to jej nie pomoże. Nie uchroni od śmierci za nic.
Zresztą mało kto jest tutaj chroniony przed śmiercią, kiedy Piechol sobie biega tutaj. Może tak, z grubej rury? No wszyscy dostali po bułce prawie. Ja jednak doleciało, no. No i powiedziałbym, że pozamiatane. Gdyby faktycznie było, bo nie jest. Ej, kurde. No i to jest właśnie to. Chwila nieuwagi, delikatna arogancja gry i już. Skarcony. Dobra, o coś tam odzyskam na nim. No nie, no jeżeli to by weszło oczywiście, a że nie weszło, to muszę się odsunąć i pozużywać parę fiolek. Dobra, pierwszy. No to jest to, jak już skaczesz przed nim, to rzadko się zdarza, że oni wyprowadzają swoje uderzenie przed tobą. No dobra, jeszcze dwie by się przydały, bo i tak jednej będę musiał użyć jeszcze. Oj, za daleko. Nie ten cios. Miał być horyzontalny, lekki. No. Fiolki? Tak jest. Dobra, mamy wszystko, czego do szczęścia potrzeba tutaj. 19 fiolek. No dobra, mogłaby być o jedna więcej fioleczka. No moment. Tamta jest podobno matką, a tak właśnie mamką. A może przybrana? Albo to twój duch, albo coś takiego. Ej, dobra, tam na dół? Raczej nie. Bezdenna dziura, tam się nie schodzi. Ale tu to już co innego, kiedy wjadę na górę. Tutaj się idzie jak najbardziej. Dobra, jedziesz? Jedziesz. A, latarnię sobie włączę. A, i zróbmy to. Bo nigdy nie wiadomo, jak się sprawy potoczą, to nie może być, to nie musi być wcale ostatnia próba. No, pusta skorupa widziadła. No bo babka już czeka. No, na szczęście status broni nie został utracony. Dobra, duża szarża, ale co z tego? Dobra, szereg mocnych cięć, ten lekki, znaczy się, poproszę. No nie no, kiedy ona to robi, to ja naprawdę mogę riposty wyprowadzać. No dobra, no to sam się wbiłem. Ale pamiętałem, że jest trzeci przynajmniej. Ja no żaden! Dobra, pamiętaj, że były trzy takie. A, to po prostu czaruje dookoła. Dobra, ripostuj, ripostuj, odzyskiwał, odzyskuj! Dobra, ale może nie tak. A, jeszcze jedno. A, i teraz następuje rozdzielenie się, tak? No to dobra. Wykorzystywać to jak, tak często, jak tylko idzie. Bo są nagle dwie. Aha, i lubią się pojawiać tuż koło bohatera, dobra. Aha, ty jesteś tą prawdziwą zapewne. Ło kurde! Ej, ale zasięg zbyt duży. Ej, dobra, skupmy się na niej. Dobra, ale nie tylko. Ta druga zaraz się pojawi tuż obok i mam przerąbane. Ach, zapomniałem o tym. Jak ona wykonuje tego typu obroty, to można bardzo łatwo zginąć, kurde, Alfuks. Dobra, ojej, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, użyję jeszcze jednej, niby czemu nie. Włącz skrzydełka. Nie, nie chcę szarżować, tak? Dobra, jedno, drugie i... A, i bez trzeciego, no to może... A, miał być skok. Może dlatego faktycznie inni youtuberzy nie używają tego ataku, bo po prostu jest ciężki w wykonaniu. O jest, no co tym razem? A tu jesteś, tak po prostu. I jedno pchnięcie z poprawką. Odwrót taktyczny, a tego nie lubię. To ciężko to ugryźć. Chyba, że tak. Tak po prostu. Dobra, buff na broń. No, nie wiem, jakim cudem uniknąłem tego, ale dobrze, że to zrobiłem. Bo teraz z nią skończymy zaraz. Albo wcale nie. No kurde, ciężko wyczuć, kiedy ona kończy ten atak. Dobra. Dobrze, że tak wolno się porusza, kiedy to robi.
Jakby była troszkę szybsza, to by było gorzej ze mną, zdecydowanie. Dobra, po wszystkim, tak? Ej, stop. No już, kurde, myślałem, że jeszcze wcale nie. Ej, ale... Gdzie jest kołyska? Dobra, wyświetlę notatki. Odwaga, to wszystko z tego powodu. Nadszedł czas przetoczenia. No nie, no tu raczej nic. Koszmar zgładzony. 1/3 pępowiny. Jest! No nareszcie, dobra. Wreszcie mamy to, o czym wspominał nasz znajomy z komentarzy. Dobrze, dobrze, okej. I mam ją podobno skonsumować. To też rada z komentarzy właśnie. Gdzie? O, moment, ale najpierw przeczytajmy oczywiście. Wspaniały artefakt znany także jako kord oczny. Każde niemowlę wielkich posiadało tę wczesną wersję pępowiny. Każdy wielki traci swe dzieci, a później wyczekuje jego namiastki. Ten kord udzielił Mensisowi audiencji u Mergo, w wyniku czego doszło do poronienia ich mózgów. O kurde. Użyj, aby zyskać wgląd i, jak głoszą podania, zwrócić oczy ku wnętrzu. Nikt już nie pamięta, co tak naprawdę oznacza. Ej, dobra, to ja jeszcze tego nie użyję. Kupimy coś za wgląd sobie w śnie tropiciela. Ej, właśnie, moment, tu na pewno nie mogę iść nigdzie dalej. Dziecko cały czas płacze. Nie, ale serio, to skoro nie tutaj teraz, tu nie ma dalej przejścia nigdzie, to gdzie mam iść? Co, cofnąć się? Ej, właśnie, moment, a ta matka tam? Nie, najwyżej... A, kurde, widzicie, w drugą stronę teraz dla mnie zadziałało. Ej, ale... Tak zupełnie szczerze... Ten upadek powinienem przeżyć. Nie, dobra, wiecie co, już w tym momencie, kiedy rozkminiałem, czy skoczyć, czy nie, ta winda już by dawno podjechała po prostu. Więc nie ma co głupoty siać. Poczekajmy sobie, aż przyjedzie normalnie. No właśnie, bo to jest koszmar tego człowieka, z którym walczyliśmy, gospodarza koszmaru. On był jako mumia już. Z takim właśnie nakryciem głowy, siedział na głównym miejscu, na tronie. Wszystko się łączy w miarę logiczną całość. O. No. Ja myślę, że dziękuję. Wyświetlę notatki. Zżałość, Amazonka, grubas. Coś ci to chyba przypomina. No nie, no wcale mi nie przypomina. To Bub Queen z Dark Souls jedynki. Królowej, która miała tak ogromne cycki, że aż musiałem sobie wrzucić jej zdjęcie do jednego z odcinków Dark Souls 2. Nie, cofnijmy się do tamtej lampy, najszybciej będzie. Choć tam naprawdę tutaj mógłbym już sobie spokojnie przejść, bo tam wyczyszczone, ale nie, tu jest naprawdę bliżej. Zwłaszcza, że winda jest w dobrym miejscu. No okej, dobra, to skoro to jest zrobione już, ten koszmar odhaczony, no to gdzie są dwie pozostałe części pępowiny? No trzeba się będzie głęboko nad tym zastanowić. Ale też trzeba się... O kurde! Też trzeba się zastanowić, gdzie teraz pójść. Co tu się stało? A ty... Pogadaj ze mną. A ta zwykła gadka jakby nigdy nic. Dawn will soon break. This night and this dream will end. Gammon awaits you at the foot of the great tree. No dobra. I coś mi się wydaje, że to już faktycznie koniec by był. Dobra, dwa poziomy. Czyżby witalność i wytrzymałość, tak faktycznie? Może jednak siła? Ej, nie, serio, chyba zrobimy sobie turbo silnego kościa, bo w tajemne mi się nie chce wrzucać, choć w sumie. Obrona fizyczna o 2 tylko. Odkrycie o więcej, no nie no, tu zdecydowanie lepiej. Dobra. Nie, ale pogadajmy jeszcze. A, tylko tyle. Jej gadka się nie zmieniła. Ej, dobra, ale mogę tu wejść? Mogę, i to mi nie robi krzywdy. Poruszanie się tutaj. Dobra, mój sen płonie, czyli faktycznie czyżby zbliżał się do końca? Nawet nie chcę o tym myśleć, kurde. Za wcześnie. A, tylko 4 nakrycia głowy.
Mało. Myślałem, że jeszcze coś znajdę, bo w jednym z loading screenów widziałem wstążkę. No dobra, zdobądźmy przedmioty. Co my tu możemy? Żyjące struny, bliźniacze odłamki. Klucze żadnych. A, kluczowe przedmioty, okej. Czyli tak naprawdę wcale nie klucze. Gascoigne. Ej, nie, kurde, no naprawdę. Co bym tu mówił? Może odzienie tropiciela Henryka sobie wezmę. Za 3 punkty wglądu. No i czapeczkę po nim. No, tak zróbmy. Dobra, jak to wygląda w porównaniu z innymi ciuszkami, jakie mam? No lepiej obrona fizyczna, ale tutaj... Uuu, i przed piorunami broni jak cholera. I przed szałem, i przed bestialstwem. Trucizny już gorzej i szybkie trucizny również. Dobra, ale jak to w ogóle wygląda? Aha, no tak, po prostu. Dobra. Jednak chyba poprzestaniemy przy tym. Pozostaniemy. No te czarne szaty, nie, tutaj za dużo czerwonego się przebija. Ale w sumie... Nie, dobra, zostawmy tak jak jest, ale czapeczka może. Tajemna i ogień gorzej, tam lepiej. No mamy tak, 50, 40, 40, 40. Ej, dobra, to jest łatwe do zapamiętania. 50, 50, 40, 40, 20, 30, 60. Okej, tam się podzieliło, tak niefortunnie. Ale ostatnie stacje. 16, 13, 14, 16. 7, 14, 15, 20. No, aż takiej dużej różnicy nie ma. A tutaj jednak ta moja czapeczka, którą mam aktualnie, jest taka bardziej równomiernie rozdysponowana, jeżeli chodzi o atrybuty. Dobra, ale coś nowego może tu? To 10 tysięcy kosztuje, a to za 200 sprzedaję, czy tam za 1200. Kradzież w biały dzień. Gwintowana laska. Ej, cholera, może w jednym z lochów jest pępowina. Na przykład w Loran. Albo gdzieś. Nie, no dobra, te trzy zrobione są, jakby co ten czwarty i piąty pozostaje do zrobienia. Jeszcze. Niższy ptumeryjski, cały czas ptumeryjskie tutaj. A ja bym chciał inny kielich. Moment, tu jest 5 kielichów i 5 włączonych. Dobra, jakby co, cały ptumer mogę zaliczyć. No ale jeszcze loch brzeżny. Kielich chorego Loran. No ale oczywiście tu i tu mam za mało. Ej, krew rytualną mógłbym w sumie kupić sobie teraz, za wgląd. Krew rytualna 2, są potrzebne 3. A tutaj chyba mogłem takich zakupów dokonywać. Krew rytualna. Ej, nie tutaj? Łe, to niedobrze. Myślałem, że tutaj można by ją znaleźć, ale się okazuje, że nie. Dobra, czyli pewnie w tym sklepiku. Bo gdzieś ją na pewno widziałem. A tu jest krew rytualna 1. Ja potrzebuję dwójki, czyli nic. Dobra, trudno. Zobaczymy, co robi pępowinka, kiedy się już jej użyje. Użyć 1/3 pępowiny? Tak! Dobra, oczy zwrócone ku wewnątrz. Podobnież. No, czy to jest otwarte? Ej, jest otwarte, nie wierzę! Ej, cholera, nie wiem. Czy jak tam pójdę, to grę skończę? Nie chciałbym! Naprawdę bym nie chciał. Nie! No, jeszcze na pewno coś pominąłem. Dwie części pępowiny gdzieś leżą. Dobra, ej. Dwie wiedzę użyję. Akurat do... A, kurde, mogłem jednej tylko. Dobra, trudno. Kit, wejdźmy. Ej, jak walkan w Snake Eaterze na samym końcu z The Boss. Ej, nie, serio, nie chcę, nie. Za wcześnie. Są to jakieś wiadomości może? Przed strzeżcie koniec gry albo coś? A w ogóle czy to nasz znajomy na wózku inwalidzkim, Germin, podpalił nasz sen tropiciela? Cholera, nie wiem. Ale serio, obawiam się, że rozmowa z nim będzie skutkowała końcem gry.
kurde, dobra, ej, skończę w tym miejscu ten odcinek, zobaczymy w następnym, czy to faktycznie będzie koniec, czy nie. Kochani, wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!